Zapraszam na salony. Nocą, przynajmniej teoretycznie, niewiele się dzieje. Uśpione miasto, puste ulice. Jest jednak taka noc w roku, podczas której ożywają muzea nie tylko w Polsce. Europejska Noc Muzeów. To inicjatywa, która ma przekonać wszystkich jeszcze nieprzekonanych, że do muzeów chodzić warto. Dlaczego? Bo muzeum to prawdziwa skarbnica wiedzy. Swoją wiedzą i doświadczeniem w tym roku podzielił się sam Paul Nipkow, z którym przy kolacji można było porozmawiać o wynalazku, który podbił cały świat. Tłum dziennikarzy czeka w napięciu, drżą aparaty w rękach podekscytowanych fotoreporterów, a operatorzy kamer walczą o jak najlepsze miejsce, by zarejestrować przybycie króla telewizji. W końcu przed wejściem do muzeum pojawia się biały Bentley i wysiada z niego Paul Nipkow. Dziennikarze rzucają się do niego, a telemaniacy proszą autograf. Takiego powitania prekursor telewizji mógłby się spodziewać dziś, kiedy gadająca skrzynka jest w każdym domu. Jednak pod koniec XIX wieku telewizor istniał tylko w głowie 23-letniego studenta, któremu brakowało nie tyle popularności i sławy, co pieniędzy na podróż z Berlina do domu. Przy biesiadnym stole podczas kolacji z Pawłem Nipkowem wyruszyliśmy wraz z bohaterem wieczoru w sentymentalną podróż do czasu narodzin idei telewizji i jego tarczy Nipkowa. Nawiercamy otwory na pewnej tarczy. Z drugiej strony lampę wstawimy, zakręcimy i cóż to, jakiś obraz się pokazał. Nawet nie sądziłem, że go zobaczę. Od razu cieplej się zrobiło i to na duszy. Zatem zaraz po nowym roku 1885 czym prędzej poleciałem do urzędu patentowego i ten instrument, nawet nie wiedziałem jak go nazwać, nazwałem go tarczą, teleskopem. I od tego się wszystko zaczęło. Przybycie Nipkowa do Lęborka uświetnił koncert znanego harfisty Michała Zatora. Tym samym po raz pierwszy w Lęborku odbył się koncert na samej tylko harfie, której nie towarzyszyła orkiestra. Michał Zator na co dzień gra w Poznaniu, ma 23 lata, od 6 lat gra na harfie. Przez 12 lat jego ulubionym instrumentem był fortepian. Zakochałem się w harfie od pierwszego wejrzenia poprzez muzykę celtycką, którą teraz staram się też Państwu proponować w swoich utworach. I myślę, że to już zostanie do końca życia, jest to mój sposób na życie. Proszę powiedzieć, harfa, jaki to instrument? Czy on jest wymagający, czy no chyba trzeba dużych umiejętności, żeby umieć na nim grać? Tak, harfa jest to bardzo trudny instrument technicznie. Trzeba mieć bardzo mocne ręce, jako że jest to obciążający bardzo instrument dla stawów, ale zapraszam wszystkich do nauki. Wszystkie początki są trudne, ale wiadomo, że im dalej w las, tym jest lepiej, tym się ładniejsze utwory gra. Jest też ta satysfakcja dla człowieka, że się rozwija. Duży sentyment i moim ulubionym, jednym z ulubionych instrumentów jest harfa. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam Michała Zatora, bo on wykonał ten recital zarówno o 21, jak i o 22 w Poznaniu, stwierdziłam, że naprawdę wart i godzien jest tego, aby go sprowadzić do Poznania, z Poznania do Lęborka. I dlatego harfa. Tyle o muzyce. Wróćmy jednak do Nipkowa i jego wynalazku. Podczas wędrówki po muzeum spotkaliśmy Kubę, 6-latka, który na temat Nipkowa wie bardzo dużo i niejednego dorosłego wprawił w zakłopotanie swoją wiedzą. Po co dzisiaj przyszedłeś do muzeum?
żeby obejrzeć eksponaty. A powiedz, kto to był Paul Lipkow? Twórca tarczy przekaźnikowej. A co to za tarcza była? Która przekazywała obraz na odległość. A czy wiesz, gdzie się Paul Lipkow urodził, albo może gdzie chodził do szkoły? Urodził się w Lęborku na ulicy Młynarskiej. A gdzie się uczył? W Lęborku. A wiesz, pamiętasz może jak zginął? W czasie bombardowania Berlina. To czyli ważny człowiek był, prawda? Tak. A lubisz oglądać telewizję? Tak. A co najbardziej? Programy niektóre i bajki. Spokojnie można przyznać, że ożywienie Lipkowa przyniosło zamierzony skutek. I jak na osobę już ładnych parę lat nieżyjącą, Lipkow trzymał się doskonale. Z racji tej, że był bardzo zajęty podczas nocy muzeów, bo i oprowadzał gości i wyjaśniał, na czym polegał jego wynalazek, dopiero potem udało nam się z nim porozmawiać. Jak nam powiedział Lipkow, sam był zdziwiony swoim wynalazkiem i tym, jakie ma on dzisiaj szerokie zastosowanie. Nigdy by nie pomyślał, że telewizja stanie się dzięki niemu aż tak popularną rozrywką. Jak widzę dzisiaj telewizory plazmowe jakieś mówią, że jakieś wielkie billboardy, na których można podświetlać. No w naszych czasach takich rzeczy nie było. Zresztą nawet jakby się pojawiły, to na pewno byłaby to sprawcza ręka szatana. Nawet wykształcenie Paula Lipkowa nie wskazywało na to, że do telewizyjnego worka wrzuci on kamień milowy. Byłem inżynierem kolejnictwa. Mam szereg patentów właśnie z dziedziny kolejnictwa. A dlaczego akurat ta tarcza? No sam nie wiem. Dlatego, że coś budowałem, coś robiłem, prawda? Ale mnie się to udało. Zazwyczaj wszystkie wynalazki są dziełem przypadku i to nie taki mały. Zmienił pan bieg historii, właściwie zmienił pan świat. Czy zdawał pan sobie w tej chwili, kiedy pan wynalazł tarczę, swoją tarczę, tarczę Lipkowa, czy zdawał sobie pan sprawę z tego, co pan namieszał w świecie? No chyba raczej nie. Kiedy tutaj przybyłem i zobaczyłem ogrom tych jakichś świecących okien, jak to nazywacie, telewizją, czy też kinem, czy też jakimiś aparatami, bez kliszy, o dziwo. No nigdy bym się nie spodziewał, że aż tak to pójdzie do przodu. Włos na głowie się jeży. Mój ty panie. Spodziewał się pan, że to coś jest wyjątkowego, skoro poszedł pan i opatentował ten swój wynalazek? Tak, ale nie sądziłem, że aż tak bardzo to się wszystko rozwinie, bo przecież jakbyśmy nie patrzyli, pierwsze lampy nasze naftowe, no bardzo się z tego cieszyliśmy, ale potem zaraz za tym poszła niejaka żarówka. A dalej, jak ja dzisiaj widzę, to nie tylko żarówki, jakieś białe światła, jakieś kolorowe, gdzie można wręcz nawet zaświecić na księżyc. No, w naszych czasach to się po prostu nie śniło. Dlatego nie sądziłem, że aż tak mocno się to rozwinie. Jak udało nam się ustalić, Paul Lipkow nie ma ulubionego programu telewizyjnego i jest odrobinę zdziwiony tym, że wokół telewizji jest tyle szumu. Oj Boże, cóż to jest ta telewizja? Wy macie swoją telewizję, ja mam swoją tarczę. Dlatego tutaj przybyłem właśnie do tego muzeum, aby przypomnieć początki tego, aby zachęcić do historii, aby wszyscy mnie poznali, bo jak świat światem prawie od II wojny, nikt o Pawle Lipkowie nie słyszał. Dopiero dzisiaj, w ostatnich latach, dopiero poznano i dowiedziano się, kto to jest właśnie ten Lipkow. A to właśnie ja, ten skromny człowiek z końca XIX wieku. A co Lipkow pamięta z dawnego Lęborka? Oj, pamiętam. Nasze kręte uliczki, nasze piękne kamieniczki. Jak dzisiaj spoglądam z perspektywy ponad 100 lat, nie poznaję tego miasta. Są tu jakieś nowoczesne domy, że w jednym domu po kilkadziesiąt rodzin mieszka. Za naszych czasów takich rzeczy nie było.
Główną, ale nie jedyną atrakcją była kolacja z Paulem Nipkowem. Można było też zobaczyć jego wynalazek czy obejrzeć film poświęcony prekursorowi telewizji. Poza tym była okazja zapoznać się ze średniowiecznym uzbrojeniem czy przedmiotami codziennego użytku. A jakby tego było mało, można było przekonać się, jak ubierali się członkowie chówca przedniego wójtostwa Lemborg. Dzisiaj mam na sobie strój warstwowy, jak przystało na niewiastę średniowieczną, czyli mam suknię spodnią i suknię wierzchnią. Ta suknia wierzchnia to jest surko. Zrobiona jest z wełny, muszę się pochwalić, że jest ręcznie szyta. Tak zazwyczaj się ubierano właśnie warstwowo. Często bywało tak, że tych warstw było kilka, a w chłodny nie to i kilkanaście. Mam jeszcze tutaj płaszcz mój wełniany na przejście. Na głowie mam coś, co nazywa się nałęczka. Nie wiem, na pewno Państwo kojarzą, że Danusia Zbyszka nakryła nałęczką, to właśnie czymś takim. A tu jest podwika. Ja mam akurat taką cieniutką, a były takie jeszcze takie grube, zasłaniające całą szyję. I tu akurat jest związana taka anegdotka z tym, że to jest po to, żeby kobieta za mocno buzią nie kłapała. Rzecz jasna, to jest anegdota, ale kto wie, ile jest w niej prawdy. Jak nam powiedziała Magdalena Ramczyk, średniowieczne stroje były bardzo praktyczne i wygodne. Muszę powiedzieć, że bardzo praktyczne latem, zimą. No zimą to chodzimy w wełenkach, właśnie w kilku warstwach i jest bardzo cieplutko. Pod spodem mamy wełniane nogawiczki, takie pończochy wełniane, które uniemożliwiają zmarznięcie, że tak powiem, nóg. Natomiast latem, jeżeli chodzimy w lnach, w samych takich naturalnych materiałach, to jest bardzo przewiewnie, wygodnie i naprawdę polecam, trzeba spróbować. Nawet cienkie wełenki też latem się sprawdzają. Ale nie zamieniłaby Pani się z kobietą średniowieczną, bo chyba status tam ówczesnych kobiet nie był zbyt wysoki. A wręcz przeciwnie, kobiety owszem miały sporo władzy, że tak powiem. Tak się myśli o tym, że kobiety najczęściej tylko rządziły w domu, jeżeli w ogóle rządziły, ale to nie tak. Jest naprawdę dużo kobiet, które nawet może nie, że władzy, ale wpływów swoich używały i były takimi naprawdę szanowanymi, na przykład władczyniami czy w ogóle matronami. Mówi się o tym, że kobieta nie miała jakoś własnej woli i tak dalej. To niekoniecznie jest do końca prawda, bo naprawdę w historii jest mnóstwo przykładów takich kobiet, które realizowały swoją wolę i twardo obstawały przy swoim i na przykład, przychodzi mi na myśl królowa, która miała 13 dzieci, z czego chyba 8 zostało królami czy władcami różnych państw i to ona właśnie to zrealizowała, więc naprawdę było mnóstwo takich przebojowych, silnych kobiet. Oczywiście nie zabrakło też prawdziwego woja, który miał na sobie typowe średniowieczne odzienie. Odzienie, które można było przymierzyć i na własnej skórze przekonać się, czy faktycznie jest praktyczne i takie wygodne. Próbujemy odtwarzać historię wojny 13-letniej, która tutaj toczyła się o Pomorze. Mam na sobie ubrany kabat, jest to ten zielony strój. Tak? Tutaj są spodnie z saczkiem, w odróżnieniu od nogawic. Nogawice były dzielone jak pończochy, a spodnie z saczkiem były jak rajtuzy. Tak? I był taki rozporek zapinany na taką klapkę i to się nazywało właśnie saczek. Dodatkowo mam buty, ciżmy polskie, które były bardzo modne przez okres 300 lat. Tak na zmianę, troszeczkę nie były, troszeczkę, co 30-40 lat moda wracała. Czapka, tutaj mamy muszelkę świętego Jakuba, moment tutaj, tak? Sakiewka, bardzo ważna rzecz, bo co ciekawe nie było kieszeni w średniowieczu. Oraz przybornik, już wyciągnę, widelec i nóż. Nóż jaki jest, każdy widzi, natomiast wygląd widelca może lekko dziwić, był to po prostu taki szpikulec. Tak ubierano się na co dzień. Zdecydowanie inna szata okrywała tych, którzy szykowali się do boju. Taki strój musiał przede wszystkim chronić i ogrzewać. Zakładano taką kurtkę wojskową, która nazywa się przeszywanica. Ona była z 20-30 warstw lnu, przez co miecz nie był w stanie jej często przeciąć, natomiast przebić jak najbardziej. I na to zakładano następne elementy uzbrojenia, tak? Tutaj Państwo mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób się to zakładało. Często jeszcze między metal a blachy wkładano kolczugę, czyli całą koszulę z czegoś takiego, z takich malutkich kółeczek. Kolczugę, którą kolega ma, waży 18 kg. Jeżeli sumujemy to, to wychodzi około 30-30 kilku kilogramów, cała masa uzbrojenia, którą rycerz musiał nosić na sobie. Badajcie tą historię. Zostawcie, jak mówicie, komputery, jakieś tam radia, inne współczesne wynalazki. Idźcie w świat, poznajcie tą historię, tą dawno, dawno, dawno zapomnianą historię. I myślę, że to chyba będzie tą puentą na ten dzień dzisiejszy. Ja już Państwa będę żegnał. Dziękuję
I nie mówię do widzenia, do usłyszenia. Tuż po tym, jak wybiła północ, Paul Nipkow odjechał swoim Bentleyem w siną dal. Jest jednak duża szansa na to, że znów wróci do Lęborka. Za rok, w 2010 roku, przypada bowiem 150. rocznica urodzin Nipkowa. Będzie więc co świętować.